Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Duch Święty i Jego dary. Jakie są? Czym są? Jak je otrzymać? To będzie przedmiotem naszego dzisiejszego studium. A ja witam Was z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszam. Raz jeszcze bardzo się cieszę, że znowu włączyliście studium Pisma Świętego, bo dobrze jest je prowadzić osobiście, a dobrze też posłuchać i, i razem gdzieś szukać tej Bożej Mądrości. I my też jesteśmy tutaj w studio, aby otwierać Pismo Święte i szukać Bożej Mądrości. Ja nazywam się Marek, a ze mną jest Karolina, Błażej i Robert. Ponieważ Pismo Święte jest niezwykłą Bożą Księgą i no, nie sposób je studiować bez Bożej Pomocy. W modlitwie chcemy zwrócić się do Boga, aby był z nami, obdarzał nas swoją mądrością. Karolina. Drogi nasz ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy przychodzić do Ciebie w modlitwie, że możemy otwierać Twoje słowo, aby poznawać Ciebie lepiej. Dziękujemy Ci za ducha świętego, o którym teraz studiujemy i że. Dzielasz mądrości przez Niego i prosimy, abyś przez tego ducha właśnie nas prowadził, kiedy będziemy otwierać Twoje słowo. Abyś dawał nam myśli, które pochodzą od Ciebie, abyśmy mogli jak najwięcej skorzystać z tego, co dla nas masz, z tych darów, do których będziemy właśnie teraz rozmawiać. Przez imię Pana Jezusa, o to proszę Amen. 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 Pan Jezus powiedział, po owocach poznacie ich. Kiedy. Będziecie przyglądać się ludziom, będziecie mieć wątpliwości, kim oni są, dlaczego coś robią, no to po owocach. My mamy też okazję dowiedzieć się przy okazji naszego studium w całym kwartale o tym, jak działa Duch Święty, o tym, że są jego owoce w naszym życiu widoczne. I różne to mogą być przejawy, tak? I załóżmy, że znajdziemy człowieka, który. Zrobił coś szlachetnego dla swojego sąsiada, pomógł mu posprzątać w domu, zebrał jakieś potrzebne rzeczy, albo kogoś innego, kto zebrał pieniądze i przekazał tysiąc złotych na biedne dzieci w Afryce, albo kogoś, kto wykazuje się niezwykłą cierpliwością i znosi różne przeciwności losu, jest również człowiekiem bardzo szlachetnym w tym, w tym co robi, przejawia cierpliwość. Kolejny przejaw działania Ducha Świętego, jakiś dobry owoc jego życie w ten sposób objawia? Czy, czy możemy powiedzieć, że takie przykłady, takie znamiona, takie owoce są świadectwem tego, że właśnie spotkaliśmy dobrych, szlachetnych, bożych ludzi? Bez względu na to, jak zdefiniowalibyśmy to, czy ktoś jest dobrą osobą, czy nie. Przypomina mi się taka bardzo ciekawa wypowiedź z książki Droga do Chrystusa, w której jest napisane, że charakter objawia się w tendencji stałych czynów i słów. Więc musielibyśmy rozważać bardziej właśnie taką tendencję, a nie pojedyncze zdarzenie. No ale też powiedzmy bardzo... Yy... Systematycznie tu pomaga, tam wysyła pieniądze, a tutaj przez wiele, wiele lat jest cierpliwy, więc widać, że no, te elementy pojawiają się stale. Czy, czy to już będzie takim naszym dobrym dowodem, że to Boże działanie? Jak, jak Anioł z nieba. Cytowałeś, Marku, słowa Jezusa, które są zapisane w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza. I tak się składa, że w tym samym rozdziale, kilka wersetów wcześniej, Jezus. Mówić ciekawe słowa, jest to rozdział 7, werset 11 Ewangelii Mateusza: Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da do dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Aczkolwiek ta, ta pierwsza część: Wy, którzy jesteście z źli, potraficie dobre dary dawać dzieciom. I wydaje mi się, że osoba, która zdobywa się na jakiś gest, czy nawet go powtarza, Moim zdaniem nie jest do końca zdegenerowana, nie jest do końca przesiągnięta złem, ale pozostało w niej coś tej wrodzonej wrażliwości, dobroci, miłości, którą mamy, powiedzmy, od Edenu jeszcze. Natomiast nie oznacza to, że osoba jest dobra i w rozumieniu Bożym święta. Mhm. W liście do Galacjan w piątym rozdziale, to było przedmiotem poprzedniego studium, jest, jest mowa. O tym, jak przejawia się Duch Święty. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wszczemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. No i, i mamy teraz właśnie jakąś osobę, która jest y, radosna, y, ktoś tam ma pokój w sercu, ktoś jest cierpliwy, ktoś uprzejmy. Y, czy, czy takie y, przejawy działania w życiu człowieka będą właśnie tym symptomatycznym, y, działaniem Ducha Świętego. Czy to w jakiś sposób Boże działanie się w ten tak przejawia. To warto zwrócić uwagę na fakt iż ten tekst mówi o owocu Ducha, nie o owocach. W związku z tym jedna z tych cech, która tutaj jest wymieniona, nie świadczy o tym, że ten owoc faktycznie występuje. Dopiero wszystkie te cechy razem świadczą o tym, że, że on jest. I, I bardzo ciekawie się to składa w pewną całość, to co powiedziałeś, że nieprzypadkowe, pojedyncze jakieś działania, akcje, ale kierunek życia, który przejawia się pełnym obrazem działania Ducha Świętego, może być świadectwem tego, że, że Pan Bóg działa w czyimś życiu. Mhm. Jaka jest różnica między owocem Ducha Świętego, a darami Ducha Świętego. Bo przedmiotem naszego dzisiejszego studium są właśnie dary. I czym one się szczególnie wyróżniają? Też to, co powiedziałeś, Marku, wcześniej, że owoc jest jakby całością i każdy z elementów składowych tego owocu jest ważny. Natomiast jeśli chodzi o dary duchowe, jak potem będziemy studiować, Dary są już w pewnej hierarchii ułożone. Są dary ważniejsze i są dary, jakby można powiedzieć, takie mniejszej, mniejszej wagi. I, I tutaj, jakby nie wszyscy mogą mieć wszystkie dary. Tak to przynajmniej jest przedstawione w Biblii. Ludzie mają różne dary, natomiast owoc to jest coś, co jako człowiek prowadzony przez Ducha Świętego powinien mieć każdy. Czyli owoc jest jeden i jest. No, obowiązkowe dla chrześcijanina, a dary, no właśnie, jak z tymi darami. Może przeczytajmy fragment z pierwszego listu do Koryntian, 12, rozdział, 4 po 11. A różne są dary łaski, lecz duch ten sam. I różne są posługi, lecz pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości inny przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. No jak to jest z tymi darami? Wszyscy coś dostają, czy jest jakiś pakiet standardowy? Jak rozumiecie ten fragment z różnymi przejawami, różnymi darami? Myślę, że byłoby nam łatwiej zrozumieć to zagadnienie, gdybyśmy spróbowali też zdefiniować albo odpowiedzieć na pytanie, po co nam są te dary. Ten tekst w zasadzie mówi o tym, że dary ducha są jakby narzędziami, w którymi Pan Bóg wyposaża nas do, do pewnej służby, którą również nam daje. A to już od razu, od razu narzuca taką myśl, że skoro nie wszyscy powołani zostaliśmy do tej samej służby, to też nie wszyscy otrzymaliśmy taką samą porcję różnych darów. Werset szósty i siódmy wskazuje na to, że jest ten sam Bóg, który sprawia wszys te wszystkie rzeczy we wszystkich. I że w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Czyli raczej, że w to, że w każdym się przejawia ten duch, wskazuje, że może nie ma ustandaryzowanego jakiegoś pakietu minimum, ale wynika z tego, że każdy powinien mieć coś, po prawda, dostaje. Hmm. Żeby w jakiś chociaż najmniejszy sposób służyć i budować. Budować później kościół ku wspólnemu pożytkowi. Tutaj ważny jest też ten tekst jedenasty, który mówi, że, że on rozdziela szczególnie jak chce. Czyli nie możemy my, jako ludzie, ustalić, że jakiś zestaw darów to jest coś niezbędnego, po czym możemy rozpoznać, że człowiek ma ducha świętego. Bo inaczej narzucalibyśmy duchowi, w jaki sposób on powinien rozdzielać te dary. Jeden może mieć. Na przykład pięć darów, inny może mieć tylko jeden, ale to wszystko tak naprawdę zależy od zadania, do którego pan, go Pan Bóg powołał. Czyli właśnie zadania, czyli cel, tak jak Robert zaczął mówić, są głównym powodem, dlaczego dary są rozdzielane. Czy tutaj moglibyśmy coś więcej sobie o tym powiedzieć, o, o tym, dlaczego są dary? Często one się kojarzą z takimi efektami specjalnymi. Także jak ktoś przyjdzie do kościoła i zobaczy dary, i od razu się tutaj oczywiście narzucają takie dary jak prorokowanie, albo ktoś inny powie mówienie językami, no, czynienie cudów, uzdrawianie, no to będą naprawdę zachwyceni ludzie, jak to zobaczą. Może, może to też jest jakiś cel, dlaczego są dawane dary, żeby, żeby w kościele no, były cuda, bo w ten sposób ludzie zobaczą, że jest jakaś moc, ktoś działa. Jak to widzicie na podstawie fragmentów Pisma Świętego tych o darach? Po co one są? Rzymian rozdział 12, werset 3 do 5. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I jeszcze Robert Cię poproszę o fragment z listu do Efezjan, czwarty rozdział 8 do 12. Mhm. Dlatego powiedziano: wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi derami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Zatem, jaki jest cel darów Ducha Świętego? No zwłaszcza ten fragment z listu do Efezjan mówi to wyraźnie, że celem jest przygotowanie świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego, czyli do budowania kościoła. A z tego fragmentu listu do Rzymian, co możemy tam znaleźć? Właściwie to dalej są wymienione te rzeczy, które, które dary sprawiają do prorokowania, do posługiwania, do nauczania, do napominania do, do obdarowania. Możemy pośrednio wyciągnąć z tego wniosek, że również to są takie rzeczy, które się przydają, jeżeli zajmujemy się działalnością religijną. Tak? Tutaj jest mowa o tym ciele Chrystusowym, które jako Kościół stanowimy i różne części tego ciała otrzymują różne funkcje, żeby wspólnie razem stanowiły dobry organizm. No to już Paweł w Koryncie to myśl dalej rozwijał, tak? Po tej liście darów duchowych jest bardzo szeroki fragment porównujący do ciała i porównujący tych różnych ludzi do różnych organów cielesnych. Powiedzcie, czy, czy jest niebezpieczeństwo, że dary Ducha Świętego mogą w Kościele spowodować problemy? Czy jest coś, co powinno Zawsze się pojawiać razem z darami Ducha Świętego, żeby przynosiły błogosławieństwo. Niebezpieczeństwem jest to, o czym mówiliśmy już wcześniej, kiedy staramy się jakby sami decydować, w jaki sposób Duch Święty powinien działać. I albo, albo, albo jakby ustalamy, że takie i tylko takie dary są najważniejsze i o takie powinniśmy się głównie modlić, Albo, albo po prostu jakby na, na siłę staramy się te dary wzbudzić, bo i takie są sytuacje, że ludzie po prostu próbują wywołać te dary Ducha Świętego różnymi sposobami. Ale jest to, jest o, jest to też o tyle właśnie niebezpieczne, że no to właśnie, że jakby staramy, staramy się powiedzieć Bogu, w jaki sposób On ma kierować swoim kościołem, jak On ma używać ludzi, i, I w jaki sposób on powinien tych ludzi uzdolnić? Myślę, że to nie tędy droga. No, jest jeszcze na pewno takie niebezpieczeństwo. Mnie się kojarzy przynajmniej dzieciństwo. W momencie, kiedy otrzymaliśmy dary od znajomych czy od rodziny, ktoś przyjeżdżał i obdarzał wszystkie dzieci, to zawsze się patrzyło, kto dostał, co, co dostał mój brat, czy ktoś inny obok, prawda? Ponieważ mówimy tu o różnorodności. I o nierównym przydziale darów, więc w nieodrodzonym duchu, w nieodrodzonym sercu może pojawić się zazdrość. Dlatego też apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi o miłości jako elemencie, który pozwala nam spojrzeć na funkcję kogoś drugiego, kto być może tych darów więcej otrzymał, jako na równie ważną funkcję jak moja, która, który mogę posiadać tylko jeden dar. Może też być tak, że ogół Kościoła jest nieprzygotowany na wystąpienie pewnych, pewnych darów. Bóg chce popchnąć Kościół w, jakiej, w jakiej, jakąś działalność, a wszyscy mogą się zatworzyć Co to takiego? Coś, co, co to jest za, nowe, za, za nowe, nowa działalność? My, tego, my się tego boimy. Widzimy, że kiedy Pan Bóg wzbudzał dar proroctwa, dawał dar tego Ducha Świętego ku prorokowaniu starożytnym Izraelu, to też Ci prorocy często byli odrzucani, bali się, ponieważ mówili coś, coś, coś nieprzychylnego. Teraz też sobie możemy wyobrazić, że jeżeli nie rozpoznamy tego, tej, 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 że, to jest, że to jest wola Boża, że, my, że możemy to odrzucić. Także taki otwarty umysł i gotowość do podążania za wolą Bożą to też jest coś potrzebnego. Przejdźmy zatem do sedna, czyli do listy darów duchowych, które opisane są w trzech fragmentach Pisma Świętego. Żadne z nich nie jest kompletne, więc musimy przejść przez wszystkie trzy. Zacznijmy od listu do Rzymian 12 rozdział 6 do 8. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Kolejny fragment to pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, tam 7 do 11 i 27 31. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów. Inny różny rodzaj języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I później kontynuuję od 28 wersetu. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? I fragment z listu do Efezjan, czwarty rozdział, 11 i 12. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Tak, niektóre z tych darów są naprawdę bardzo spektakularne, wywołują emocje. Są kręgi, które twierdzą, że dzisiaj już darów. Tego typu nie ma w kościele, powołując się na fragment z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, 10 wiersz, gdzie apostoł Paweł stwierdza, że gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Tam jest mowa oczywiście o darach Ducha Świętego. Apostoł Paweł podkreśla miłość, i, i że kiedy ta miłość wśród chrześcijan nastała, to to, co było takie na no, tymczasem, właśnie te dary, wszystkie pomniejsze, one miały ustać. Czy, czy zgadzacie się z takim poglądem? Trudno się zgodzić z takim poglądem, jeśli się ma przed oczami ilustrację ciała Chrystusowego, bo to by oznaczało tyle, że na jakimś etapie możemy się pozbyć ręki czy nogi. Gdy nastanie doskonałość, mówiłeś Marku, ale tak, tak, tak pisze, pisze Paweł, natomiast Paweł się odwołuje do tego okresu czasu w kolejnych tekstach. Mówi o tym fragmencie, że teraz widzę, jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Kiedy sobie czytamy te, te teksty, o, o tej doskonałości, o widzeniu twarzą w twarz, to kojarzy nam się ten moment, kiedy będziemy już w niebie, kiedy będziemy w, przed obliczem Boga i kiedy Kościół jako taki nie będzie musiał być budowany, nie będzie musiał być spajany, i bo. Będzie już w tym, w tym stadium doskonałości, kiedy właśnie, kiedy już nie będzie zła. Czyli to nie teraz, to dopiero pewnego dnia, kiedy Pan Jezus powróci. No dobrze, to jak to jest z tymi darami? Są w kościele? No, kiedy wspomnimy o takich darach jak nauczanie, przywództwo, pomoc, miłosierdzie, napominanie nawet, mądrość, wiara, miłość. To jest takie niewymierne, prawda, to powiemy tak, tak, to w napominaniu na przykład niektórzy mają duże dary. No ale kiedy weźmiemy takie bardzo wymierne, te takie z tych spektakularnych z tej listy, no na przykład dar proroctwa. Czy jest dar proroctwa w kościele? Ja przepraszam, że jakby te wcześniejsze, tak nawet o miłości powiedziałem, przecież apostoł Paweł mówi, że miłość jest najważniejsza, no ale wszyscy, powiedzmy, się kochamy, gdzieby nie było. W każdej religii, powiedzmy, się też tutaj kochamy. Więc mówiąc o tych darach, spróbujmy porozmawiać o tym, co jest takie bardziej weryfikowalne. Dar proroctwa. Czy jest w Kościele? Marku, ale to, że fragment z 13 rozdziału Koryntian nie mówi o tym, że już dary są niepotrzebne, to nie, to nie znaczy, że pewne dary nie, nie mogą nie zanikać. Yy, czytaliśmy kilka tygodni wcześniej w księdze wyjścia również o pewnej manifestacji, talentów, manifestacji właściwie darów Ducha Świętego yy, przy, budowie, przy budowie świątyni, i tam czytaliśmy o tym, że Bóg wyposażył w szczególny sposób ludzi do tego, żeby byli, byli sprawni w sztuce złotnictwa, w sztuce obrabiania kamieni i żeby mogli wybudować przybytek świątynny. I później ten dar, już później w Nowym Testamencie nie jest potrzebny. Także yy, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że pewne dary w różnych okresach czasu są potrzebne, w, w innych nie. I Duch o tym do, 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 dokładnie wie, kiedy są potrzebne, wobec tego daje je według swojej mądrości, według mądrości boskiej, wtedy, kiedy, kiedy potrzeba, kiedy, kiedy, kiedy są ważne. No już dobry wstęp. To jak tym, z tym proroctwem? Jest w kościele? Prorocwam się często kojarzy z tymi prorokami, którzy musieli spisywać księgi biblijne albo inne natchnione przekazy. Natomiast wiemy też, że byli, wiele, że byli też prorocy, którzy nie, spis, nie zostawili po sobie ksiąg. I osobiście nie spotkałem żadnego proroka, natomiast wierzę, że ludzie, są ludzie, którzy którym Bóg przekazuje swoją, sw sw swoją, swoje słowa, tak, po to, żeby mogli się dzielić z nimi dalej. Takie bezpośrednie wskazówki e, w, dany, w danych sytuacjach. Ja myślę, że to w tym, co mówisz, rozróżniasz na, na urząd proroczy, tak jak w Izraelu nieraz Pan Bóg powoływał proroka, który działał wiele lat i przekazywał wolę Bożą, a, ale były też pojedyncze sytuacje, kiedy ktoś się pojawiał i z natchnienia coś powiedział, Niewątpliwie Pan Bóg go natchnął, prawda? Ale niekoniecznie był takim prorokiem jak Jeremiasz, Ezechiel czy Daniel. Ale w takim razie, jakie mamy tutaj przykłady w kościele dar proroctwa? Jeżeli mowa o darze proroctwa, to warto byłoby powiedzieć, w jaki sposób on przejawiał się w Biblii, ponieważ dar proroctwa to nie jest jakby jedno zjawisko czy też jedno wydarzenie, ale to raczej zestaw cech, które charakteryzowały postać proroka. Oczywiście nie mamy teraz czasu, żeby, żeby te wszystkie cechy wymieniać, natomiast prorok, który był w Biblii, musiał być zweryfikowany pod kilkoma, pod kilkoma względami i dopiero wtedy mógł być uważany za prawdziwego proroka. Więc jakaś jedna rzecz, jakaś jedna manifestacja, no chociażby, że nie wiem, ktoś przewiduje przyszłość, czy jakaś na, jakieś napomnienie, które wygłosił wobec drugiego człowieka, jednorazowe, nie może świadczyć o tym, że ta osoba jest już prorokiem. Bardziej możemy mówić o takim dotknięciu przez Boga w danym momencie osoby, o takim natchnieniu tej osoby przez Boga, natomiast raczej nie o typowym darze proroctwa. Kiedy prześledzimy y, historię narodu izraelskiego, widzimy, że Pan Bóg wysyłał proroków od czasu do czasu, kiedy były jakieś ważne wydarzenia, kiedy coś, coś ważnego się właśnie działo, kiedy ważne przemiany były. Y, I nie było, to, nie było to ciągle. Nie było tak, że prorocy mieli nie, był nieustający urząd proroka. Wiemy na przykład, że przed Janem Chrzcicielem było kilkaset lat, kiedy nie było proroka w, w Izraelu. Y, w kościele, Mieliśmy również proka, który spisał księgi, który żył zgodnie z wolą Bożą i którego pisma są, wierzymy, natchnione. Chodzi mi o osobę Ellen White, która, której pisma nie stają w sprzeczności z pismem świętym, której pisma prowadzą nas właśnie do, do Jezusa Chrystusa, której wskazówki są cenne i sprawdzają się w, w życiu codziennym. W obecnym czasie nie wiem o żadnym proku, który by spisywał, spisywał księgi. Natomiast wierzę również w słowa proroka Joela, który mówi, że w czasach ostatecznych, że ten duch będzie wylany na wszelkie ciało, wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a młodzieńcy będą mieli widzenia. Także, kiedy będą przychodziły te ostateczne wydarzenia, kiedy będą te prostwa apokaliptyczne się spełniały, to również Bóg będzie kierował w sposób szczególny. Da, da, da tego daru prostwa, żeby prowadzić kościół właśnie w tym trudnym okresie. Bo daje tak jak chce, kiedy, wtedy, kiedy jest potrzeba. Tak jest. Tak, i to chyba nawet jeszcze dobrze jest sobie uzmysłowić wtedy, kiedy patrzymy znowu na organizm człowieka, na nasze ciało. W czasie czynności, które wykonujemy codziennie, nie zawsze w takiej samej intensywności używamy wszystkich naszych części, prawda? Raz posłuchujemy się bardziej rękoma i in, 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 w innym przypadku może nasz wzrok jest bardziej zaangażowany w jakieś, jakieś działanie. Yy, I są też takie momenty, kiedy no tak jak teraz siedzimy, nie używamy naszych nóg. No, to nie znaczy, że nam są niepotrzebne albo że ich nie ma przez ten moment. Po prostu dana funkcja jest jakby przez ten krótki moment wyłączona. Mm, dobry przykład. Yy, dar uzdrawiania. To no, jest bardzo pożądany. Dużo ludzi choruje. Jest dar uzdrawiania w kościele? Oczywiście, że jest. Tak jak może patrzymy na tą listę różnych darów, wydawać się może, że, że dar uzdrowienia to jest jeden z tych takich, który może dużo ludzi by chciało mieć, bo jest taki bardzo spektakularny. Praktyczne. I praktyczny. I praktyczny również, tak. Natomiast z pewnych względów, ponieważ jest to też dar, który może nam zaszkodzić, gdybyśmy posiedli go, nie mając, nie będąc gotowymi na to. W związku z tym, Duch Święty o tym wie, daje nam w dzisiejszych czasach bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak zapobiegać chorobom. I to też jest pewna forma, Działania tego ducha, tylko właśnie w taki sposób. Ale oczywiście w niektórych przypadkach, kiedy jest to konieczne, mamy do czynienia z ewidentnymi cudami uzdrowienia. Znacie takie przypadki? No, oczywiście. Nie tylko uzdrowienia, ale wręcz powołania kogoś do życia po jego śmierci. Wskrzeszenie. Tak, wśród znajomych mamy taką. Taką osobę, której dziecko wypadło z okna i, yy, i nie wykazywało żadnych oznak życia, i dopiero, yy, dopiero kiedy te osoby zaczęły się modlić do Boga, bo kilku, yy, po kilkudziesięciu minutach dziecko wróciło do życia. Yy, do tej pory żyje, ma się dobrze, chociaż musi przechodzić yy, rehabilitację, bo, bo pojawiły się pewne uszkodzenia po tym, po tym upadku. Natomiast, yy, natomiast yy, matka dziecka, Ciągle to wspominam jako cud, ponieważ ewidentnie dziecko nie żyło. Ja też byłem kiedyś świadkiem uzdrowienia, gdzie modliliśmy się za osobą, wkładając na, na nią ręce. I, i to było takie, takie piękne, bo to grupka dzieci się modliła. I ja byłem pomiędzy nimi I, i widać, że ta szczera, prosta wiara dzieci i, i te proste modlitwy. Taka ufność do Pana Boga przyniosły uzdrowienie. Zatem ja też nie mam wątpliwości co do tego, że dar uzdrawiania jest obecny. Może nie w takim natężeniu, jak my byśmy chcieli, może nie w takim natężeniu, jak wydawałoby się, że będzie to korzystne, prawda? Bo gdybyśmy yy, każdego byli w stanie uzdrowić, właśnie to jest chyba to niebezpieczeństwo, kiedy my zaczynamy mówić: my my byśmy mieli, prawda? My będziemy to, to robić i tam to robić. A to wciąż musimy pamiętać, że, że to jest dzieło Ducha Świętego, że to jest Jego dar i cokolwiek robimy, to musimy robić zgodnie z Jego wolą. To nie jest coś, co my otrzymujemy i teraz mamy do dowolnej dyspozycji. No, warto jest właśnie pamiętać cały czas o tym, co jest napisane, że to Duch Święty decyduje, kiedy posłużyć się, kiedy dać komuś ten dar kiedy jest czas i miejsce na to? Przypomina mi się też taki fragment, który zresztą Pan Bóg przekazał przez swojego proroka, który mówi o tym, że Pan Bóg nie dokonuje cudów, chyba że w sytuacjach i miejscach, w których jest to ewidentne, że tego cudu dokonał On sam, że nie można go przypisać komuś innemu. I to tylko chyba dla naszego dobra, bo czasami, tak jak powiedziałem, mogłoby nam to zaszkodzić. Mhm. No to dar języków. Kolejny z takich spektakularnych, kontrowersyjnych. Jak działa dar języków w tym biblijnym wymiarze? Z darem języków spotykamy się na początku księgi dziejów apostolskich, gdzie do osób przybyłych na święto Pięćdziesiątnicy. Apostołowie byli w stanie przemówić każdy w ich języku. No i mówili im Kazanie, mówili o, Jezu, o, Je o Jezusie. No i Mamy relację, że każdy słyszał swój własny język, w którym się urodził. Także tak tak tak, tak tak, tak, to jest przedstawione w Piśmie Świętym, że ludzie byli w stanie zrozumieć kazanie, które mówiono do nich w ich języku. Dzisiaj najczęściej dar mówienia językami kojarzy się z wypowiadaniem jakichś dźwięków, sekwencji dźwięków. Nie chciałbym używać słów, które od razu będą jakoś negatywnie określały to zjawisko, natomiast raczej nic zrozumiałego, co miałby znaczyć dla kogoś, a jednocześnie miało być to uwielbieniem dla Boga. Dźwięki, które wydobywają się z człowieka, które miały być nieznanym językiem. Czy jest to zgodne z tym, co czytacie w Piśmie Świętym odnośnie daru języków? Tu warto znowu zwrócić uwagę na cały czternasty rozdział w pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł wielokrotnie podkreśla to, że jak najbardziej dar języków jest przydatny, ale on jest wtedy przydatny, kiedy, kiedy znajduje się też ktoś, kto wykłada te języki, kiedy to jest zrozumiałe. Mnie się bardzo podoba dziewiętnasty werset w tym rozdziale, gdzie jest napisane, że. Wszakże w Zboże wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, pouczyć niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. A przy tym apostoł Paweł pisał, że mówi dużo językami, czyli że ma dużo tego daru, więcej niż wy wszyscy, pisząc do Koryntian. No dobrze, a czy w takim razie ten dar współcześnie występuje? Oczywiście. W wielu sytuacjach, w wielu miejscach i pewnie możemy sięgnąć albo do doświadczeń ludzi, no, których. Ja, ja, nami... ja właśnie specjalnie dzisiaj Roberta zaprosiłem, ponieważ jest jedną z, z tych osób, niewielu, który, które znam, które wiem, że właśnie taki dar otrzymały. I ta historia, którą, którą ja słyszałem, ja ją dopowiem do pewnego miejsca, a, a później, Robert, do, dokończysz. Dla mnie to było niezwykłe. Zawsze, jak słuchamy różnych historii, cudów, coś gdzieś się wydarzyło, to najczęściej to było w Azji, Afryce albo gdzieś tam. Dlatego za każdym razem, kiedy pojawiają się historie gdzieś blisko, one są kolejnym świadectwem, że, że Pan Bóg jest blisko i, i że działa, jest gotów używać również nas. Zatem, przynajmniej jak ja, jak ja słyszałem tą historię, pojechałeś do Stanów, żeby na cele misyjne zbierać fundusze. Znając ile słów po angielsku? No, jeszcze wtedy może nie, nie było, nie, to nie było głównym celem. Wtedy m, pojechałem głównie po to, żeby się uczyć. Natomiast, no, umiałem tylko zapytać się, powiedzmy, gdzie jest pralka, co jest do jedzenia i, i jakieś tam podstawowe słowa znałem. Natomiast to, co jest faktycznie bardzo ciekawe, to jest to, że pracując z moim znajomym y, Kanadyjczykiem, próbowałem mu opowiedzieć moją historię on uznał, że to jest ciekawa historia z tym, że mnie to zajęło może za dwa miesiące żeby mu to jakoś wydukać rękami nogami i tak dalej zrozumiał to w końcu i powiedział, wiesz co, to jest taka ciekawa historia że powinieneś to kiedyś opowiedzieć w kościele i umówił się ze mną no dobrze, ja mówię, jak ja mam to powiedzieć ja nie jestem w stanie, ja tutaj ci to tłumaczę rękoma i piszę na kartkach rysuję i tak dalej no, nie martw się, to po prostu pójdziesz, zaczniesz jakoś tam mówić, i ja to dokończę, bo ja tą historię już zrozumiałem, więc ja będę stał, bo ja ci to powiem wszystko. Znaczy, ja to powiem w razie czego za ciebie. Po czym w, w tym odpowiednim momencie, kiedy to się miało stać, wyszliśmy z tyłu kościoła, poszliśmy do przodu, on szedł za mną i gdy doszliśmy do samego początku, on się wrócił do tyłu i zostawił mnie. Ja się obejrzałem, stoję przed takim dużym zgromadzeniem ludzi. I mam mówić historię, nie wiem jak. I pamiętam ten moment taki, w którym zdecydowałem się, że jednak to zrobię. To była chwila. Powiedziałem, panie Boże, jeśli to ma ciebie uwielbić, to pomóż mi, żebym mógł to zrobić. I to był ten moment, w którym w zasadzie mm, zacząłem mówić w języku angielskim. Twa Bogu. Ja z kolei słyszałem historię, będąc w Indiach, odwiedzając naszego wspólnego znajomego misjonarza Billa. Tam, będąc w seminarium, które on prowadzi, był jeden z nauczycieli, który opowiadał swoją historię: jak pojechał do innego miasta, gdzie miał poprowadzić wykład publiczny dla ludzi, i tam miał przyjechać tłumacz, który miał go tłumaczyć. I on przyjechał na miejsce. Nie ma tłumacza, są ludzie, czas mija. I pomyślał sobie, no, może jakoś ten angielski zrozumieją. W końcu to jest język bardzo międzynarodowy, to kiedyś była kolonia brytyjska. No i wyszedł, zaczął mówić po angielsku, ludzie siedzieli, słuchali. W międzyczasie przyjechał ten tłumacz, ale mu nie przerywał. I ten dokończył swój wykład po angielsku. Po wszystkim spotykają się z tym tłumaczem. I, i, I ten wykładowca się pyta tłumacza, dlaczego się spóźnił, ten mu się tłumaczy, dlaczego się spóźnił, ale mówi, po co wy w ogóle mnie potrzebowaliście jako tłumacza? Przecież ty mówiłeś świetnie w Hindi. A on mówi, ja nie znam Hindi, ja mówiłem po angielsku. A tłumacz mówi, nie, ty mówiłeś perfekcyjnie w języku Hindi. Zatem to jest historia, którą ja słyszałem, gdzie, gdzie Pan Bóg daje dar języków, dar mówienia konkretnym językiem w celu głoszenia. Ewangelii. I myślę, że to jest takim bardzo ważnym wyróżnikiem. Przy wszystkich darach, dary mają swój konkretny cel. doprowadzić Prowadzić ludzi do Jezusa. Mają, tak jak całe działanie Ducha Świętego to jest prowadzenie ludzi do Jezusa, tak samo i dary mają prowadzić do Jezusa. Nie ma darów dla fajerwerków, dla cudowności, dla naszych zachwytów. Mhm. A jak to jest z darem rozróżniania duchów? Dar rozróżnienia duchów jest wymieniony w szczególnym miejscu, właśnie tutaj w liście, w liście Pawła, przed, przed innymi darami, i jest to ważne, aby ten, ten dar występował, ponieważ, ponieważ musimy wiedzieć, czy dane działanie jest działaniem Bożym, czy też, czy też nie. I w jaki sposób ten dar się manifestuje, dar rozróżnienia duchów. Myślę, że on. Wynika z tego, że człowiek po prostu żyje z Bogiem i ma łączność z Duchem Świętym. Ale nie możemy też tego opierać na takich typowo emocjonalnych czynnikach, że ja po prostu czuję, że ktoś ma złego ducha, ale wynika to głównie z tego, że Duch Święty jest duchem prawdy. Jest duchem, który opiera, opiera swoje działanie na Słowie Bożym. I dar rozróżnienia duchów jest powiązany z tym, że opieramy się na Słowie Bożym, na, to, na tym, co Bóg już wcześniej powiedział i na podstawie znajomości Słowa Bożego, które Duch Święty nam przypomina w danej sytuacji, jesteśmy w stanie rozróżnić, czy dana sytuacja jest pod wpływem Ducha Świętego, czy też nie. Tak, czy również dary, które się pojawiają w różny sposób. Są z, z Bożego natchnienia, czy, czy ktoś przemawia i, i to, co mówi, jest w spójności z tym, co zostało również wcześniej napisane, bo Pan Bóg sobie nie przeczy, Pan Bóg się nie zmienia. I również Duch Święty był tym, który dawał natchnienie tym prorokom kiedyś, jaki działa na nas dzisiaj. I obdarza jak chce, ale się nie zmienia. Mili widzowie, ten temat jest. Naprawdę bardzo, bardzo głęboki, i, i często my nie musimy znać mechaniki działania, bo tak jak czytaliśmy i podkreślaliśmy wielokrotnie, to Duch Święty daje te dary, które chce i kiedy chce i komu chce, po to, żeby mogły służyć Kościołowi. I chociaż daje jak chce, ale zachęca nas do tego, abyśmy modlili się o te dary. I my zachęcamy. Również Was do tego, abyśmy jako Kościół, jako ci, którzy są zarówno z jednej strony ekranu i z drugiej, żebyśmy się uzupełniali nawzajem w pełni mocy Ducha Świętego. Tak, żeby Kościół, który Pan Bóg prowadzi, był w pełni obdarzony, gotowy na spotkanie z Nim, czego Wam bardzo serdecznie życzymy. Kończąc nasze studium, pomodlimy się i do modlitwy proszę Błażeja. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za to studium, za tą naukę o darach duchowych, jaką mogliśmy studiować, ale prosimy Cię, abyśmy przede wszystkim wprowadzili to w, teraz, teraz to w życie, abyśmy rozpoznali, jaką ty nas chcesz ścieżką prowadzić i do jakiej służby chcesz nas popchnąć, gdzie chcesz nas umieścić, abyśmy byli pożyteczni dla Kościoła, Panie, dla innych ludzi, do, do, do prowadzenia ich do Ciebie, Panie. Aby jak najwięcej osób mogło być zbawionych, a żeby Panie, umacniać Twój Kościół, aby umacniać Twoje dzieci w prawdzie i w dążeniu Pani do Królestwa Niebieskiego. Prowadź nas, Panie, Duchem swoim świętym przez życie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Mili widzowie. Kończąc, pozostaje mi podziękować Wam za to, że kolejny raz byliście z nami podczas studium Pisma Świętego. No i zapraszam Was na kolejne studium, którego. Zagadnieniem będzie Duch Święty i Kościół.